Jest sobota, nie, niedziela. No tak, no bo Nie Łukasz. zmieniasz nawet magazynków tam. Tak, tylko wymieniasz postacie. Łukasz też nie zmienia, nie bierze spodni, tylko wymienia spodnie po prostu, nie? No nic tak nie wkurza, jak załadował magazynek do rewolweru, nie? I to ktoś czyta i mówi, no szkurwa, nie? Nie ma informacji, w związku z tym mogę zrobić coś takiego sobie, nie? Która służy do tego, żebyśmy sobie to spokojnie mogli. Uwaga, uwaga, coś tutaj. O, patrz, Łukasz. To jest instalacja artystyczna. Hej, witam Was, dzień dobry, cześć i czołem, pytacie skąd się wziąłem. Jest sobota, nie, niedziela. No tak, no bo jak się jest długo w lesie, to jakby czas nie gra roli, nie wiecie co się dzieje i Was to nie interesuje. Jest dzisiaj niedziela, zakończyliśmy szkolenie, jest godzina 15:59. Dzisiaj mieliśmy naprawdę mega grupę, 34 osoby. 34 osoby, które przyjechały na szkolenie. Badając jakby i robiąc badania statystyczne, rzeczywiście część uczestników przyjechała ze względu na to, co się dzieje po drugiej stronie, na wschodzie, czyli tam na Ukrainie. To bardzo fajnie, że ludziom się zapaliła lampka. To nie, znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że o, bardzo fajnie, że ktoś przyjeżdża na szkolenie, bo jest wojna na Ukrainie. Nie, to jest bardzo fajnie, że komuś się otwierają oczy i coś takiego, co się dzieje, jakiś taki konflikt blisko powoduje, że on mówi, kurczę, to co, ja, gdzie, z czym. Nie? Oczywiście my tu na takim szkoleniu tłumaczymy to wszystko. To nie jest tak, że szkolenie survivalowe spowoduje, że ty będziesz gotowy na wojnę, że będziesz gotowy do ucieczki czy coś tam, tylko nasze szkolenie survivalowe ma nauczyć uczestnika przede wszystkim otwartej głowy i myślenia, działania w sytuacjach kryzysowych, awaryjnych, a te wszystkie dodatki, ogniska, nie ogniska, to są, tak jak powiedziałem, dodatki, nie? Ty masz mieć otwartą głowę, nie? Więc bardzo się cieszę, że ludziom się pootwierały głowy i przyjeżdżają i te 34 dzisiaj osób to był naprawdę ciężki kawał chleba, nie? Ale nie o tym. Do dzisiaj klasyczna dupa maryny o różnych produktach, no bo taka dupa maryny zawsze była, czyli opowiadanie o różnych dziwnych rzeczach. Dzisiaj mamy tutaj ze sobą Kubę, który posłuży nam do prezentacji munduru, albo inaczej zestawu bushcraftowego, który został przez nas zaprojektowany dla firmy Helicontex. My go zrobiliśmy w Helicon, nie dla Helicona, czyli jak to takie są takie ten... Przez profesjonalistów dla profesjonalistów, nie? To jest zestaw taki, można powiedzieć, letni, tak? Bo ty go zakładasz właśnie na... No, taki zestaw bardziej przejściowy, bo ze względu na to, że jest troszkę grubszy, koszula szczególnie, jednak na rano tak, na teraz już zdecydowanie wybrałbym tego Defendera lub Pilgrim. Pilgrim, tak? Koszulę lub... Koszul, no, no, tak, nie? Bo ona jest delikatnie grubsza, ale... Chodźcie tu do słońca trochę. Delikatnie grubsza? Delikatnie grubsza jak zwykła koszula, a znowu nie jest tak gruba jak na przykład anorak Pilgrim, że gdzie jest... Dokładnie wisienie... taki cel, tak. Dokładnie taki cel przyświecał przy opracowaniu koszuli. Były kłótnie w internecie, że jak coś ma kieszenie na dłonie, to nie jest koszulą, nie? No dlaczego? Co to ma za problem? To jest po prostu, można powiedzieć, taka lekka kurtka, coś takiego jak grubsze BDU, nie? Tak. Czyli w momencie, kiedy nie potrzebujesz kaptura i nie potrzebujesz całych... wszystkich różnych bajerów i dodatków, natomiast potrzebujesz funkcjonalności materiału, czyli tego dura kanwasu, który bardzo szybko schnie, oddycha dobrze i tak naprawdę chłoni cię przed wiatrem, innymi rzeczami, przed iskrami z ogniska, czyli jak pierdnikniesz iskrami z ogniska, to dziurę możesz wypalić. Natomiast jest dużo bardziej wytrzymały niż wszystkie inne syntetyki. Po prostu lżejszy odpowiednik anoraka lub kurtki, rozpinany, przez to może się zajebiście wentylować, cały rozpinany. Mamy dwie kieszenie z takimi moimi fotkami zapinane na guzik kanadyjski. Możesz modelu odpiąć guzik, żebyśmy zobaczyli. Chciałem, żebyś mi pomocy trochę. Tak? Tutaj. Więc to jest taka kieszonka, ta część jest zaszyta, więc nic tam nie zgubimy. Zresztą nawet my, robiąc znowu badania statystyczne, doszliśmy do wniosku, że bardzo mało ludzi nosi w tych kieszeniach górnych. Nosiłeś coś w ogóle kiedyś w tych kieszeniach górnych? No, raz busole. Raz busole. I to jest właśnie taka kieszeń, więc ona nie musi mieć 100% klapki, żebyście czegoś nie zgubili, bo ona jest taka właśnie do tego, że nosisz tam najpotrzebniejsze rzeczy. Busola, krzesiwo, inne rzeczy, które przypinamy do takiej lineczki, którą mamy tutaj, nie? Czyli jak nosisz w środku busolę czy krzesiwo, to linka wychodzi i jest przypinana właśnie do tego elementu, żeby tego nie zgubić, nie? Zamki, znaczy zamki, tu nie ma zamka, tu jest guziki, tu są guziki kanadyjskie, też bardzo fajne, dlatego że one są gumowe. One są zrobione z takiej twardej gumy i zobaczcie, one mega po prostu pracują, co powoduje, że ten guzik się po prostu nie złamie, nie? I przyszedł na taśmie, czyli tak zwany guzik kanadyjski. Tak, dokładnie. Bo jeszcze rozwinę rękaw, żebyśmy zobaczyli. Rękawy mamy wzmocnione. Pod spodem jest materiał... Czekajcie, przypomnę sobie, czy to jest... Tak, tu mamy dwa razy
ten materiał tak zwany Versa Stretch nylonowy, który powoduje, że razem, poprosimy plecy, razem z tymi wstawkami pod pachą, po prostu ta kurtka pracuje na ciele, nie? Nie masz takiego kłopotu, że założysz coś pod spód, bluzę czy coś innego, nie? I tak samo tutaj i w tym miejscu. Dodatkowo jak się gdzieś położysz czy coś innego, to ten element, który będzie mokry, bardzo szybko wyschnie. Pod pachą mamy wywieczniki. O właśnie, z siateczką, czyli możemy się wywentylować. Dwie takie dodatkowe takie kurdziki, tutaj puść na chwilę, tak żebyśmy normalnie zobaczyli, takie kurdziki, które mogą posłużyć na przykład do, o właśnie, po kolega ma, ciach, no, bez piłki, ale bez piłki, nie? Na dopięcie takiej rzeczy, żeby nie zostawiać, jest śnieg, wszędzie jest, wiesz, jest mokry, idziesz w tej bluzie, żeby nie zostawiać ich gdzieś tam na zewnątrz, żeby one nie leżały, żebyśmy nie mieli w kieszeni, a żeby były przy nas, to możemy sobie takiego lubka tutaj dopiąć. I dwie kieszenie funkcjonalne, takie do schowania jakichś tam drobnych rzeczy na zamek, nie? I w środku także mamy jeszcze jedną dodatkową kieszonkę na zamek, na drobne rzeczy. Tu też jest taki bajer, że moglibyśmy tą kieszonkę, znaczy tą część też wykorzystać jako taką kieszeń właśnie na rękawiczki, na czapki, na inne pierdoły, nie? Ta-da! I tyle koszuli. Prosta, funkcjonalna, z kołnierzem, taki można powiedzieć, jacket, rękaw, mankiet zapinany też na guziki kanadyjskie. Bardzo fajny materiał. Tak jak mówię, dzisiaj to jest już troszkę za ciepło, no bo jest, tak, dzisiaj jest 20... Mi zegarek wskazuje 4, o kurka. 20 chyba 4 czy 25 stopni. Nie? I do tego, do kompletu, oczywiście, uwaga, drogi widzu, możesz to kupić także nie w komplecie, nie? Natomiast mamy koszulę Utzmann i spodnie Utzmann i to są takie, no ja jestem z nich mega naprawdę zadowolony, bo to jest mój autorski projekt. Tak, to jest świetny model, bo zobaczcie, klata jest, jest brzuszek fresh, wszystko jest dobrze, nie? Ja nie mogę już pokazywać takich rzeczy, chociaż pracuję nad tym cały czas, nie? Paweł nie może nosić koszulki wpuszczonej, więc... Tak, no są pewne, w pewnym wieku inne rzeczy nie przystoi, ale równie dobrze można powiedzieć, że jestem gruby, bo mnie stać, nie? No wiecie. Natomiast... Ideą było stworzenie spodni, które nie będą spodniami od razu rzucającymi się w oczy jako spodnie militarne, wojskowe. Bo często jest tak, że po prostu ktoś myśli, buszka, survival, no to musi być moro, kamogromy, multikamy, jakieś inne rzeczy, nie? Taka jest przywara, można powiedzieć, tutaj nasza, polska i taka to wschodnioeuropejska, że jak survival, buszka, to są zawsze militarne sprawy, nie? A chcieliśmy stworzyć spodnie, które po pierwsze nie będą miały kieszeni udowych, więc będą takie troszkę wyslimowane, w których będzie się wyglądać dobrze. O, bez kieszeni udowych! Na pewno będzie teraz jakiś wyznawcy kieszeni udowych, nie? Że teraz, jak możesz mieć spodnie bez kieszeni udowych? Możesz mieć spodnie bez kieszeni udowych? No, można. Ile wygodnie. No, można tak naprawdę. Dlatego, że rękawiczki możesz mieć przypięte, jak miał Kuba przypięte. W tej kieszeni nosisz sobie piłę, w drugiej kieszeni możesz nosić nóż, nie? To też jest patent, możemy od razu o tym powiedzieć. Wypuściliśmy dodatkowo jedną szlufkę, ponad zwykłą szlufkę, dlatego że w tym lesie my przynajmniej wykorzystujemy cały czas rękawiczki. Więc jak masz kurtkę czy koszulę, to wystarczy karabinczyk i jedziesz po tyłku, aż w pewnym momencie zaczepisz się o wystającą niżej szlufeczkę. I pyk! I tam za każdym razem możemy przenosić te rękawiczki. To jest taki podstawowy set. Jest nóż składany, są rękawiczki, jest nóż taki, jest piła lub telefon, tam bez problemu wchodzi. Kuba wybrał akurat takie spodnie mieszane z czarny z tajgą, bo tak chciał, bo tak wygląda bardziej turystyczno, ale gdyby wybierzecie na przykład całą tajgę, albo na przykład cały czarny, to są to super spodnie, żeby jechać w pociągu, a później wejść do lasu. Nie musisz się przebierać, nie wyglądasz jak partyzant, nie? W szarych spodniach byłem raz na egzaminie. Ale tych szarych? Chyba tak, nie ma tych szarych. A, aż greje, tak, aż jest greje, taki bardzo tak fajny kolor, aż greje, nie? Też go używam. Zdałeś? Zdałem, wtedy zdałem. To jest wina i zdalta spodni, nie? I specjalnie wyprofilowana duża kieszeń na kolanie, one są tu poszerzane, z wejściem od zewnątrz, bo nic tak nie wkurza, jak pakujesz się, ubierasz się na, wiesz, rano w lesie, zakładasz spodnie i nagle się okazuje, o kurka, nie wsadziłem wkładek. Jak masz wejście w środku, jak w pilgrimach, o ja pitole, trzeba ściągnąć spodnie, wywinąć nogawkę, wsadzić wkładkę. A tu możesz w każdej chwili, jest za gorąco, nie będziemy już rozpalać żadnych ognisk, nie będziemy klękać, pyk, możesz po prostu pozbyć się wkładki i ją wyciągnąć. Czyli takie specjalnie wyprofilowane, dużo, więc one nie są takie wyslimowane, one są szersze. I dwie kieszenie normalnie na dłonie z wzmocnieniem na krawędź właśnie noża. One, to wzmocnienie, bo wiele osób mówi, o to nic tam nie wzmacnia, nie? Ono nie ma tylko wzmacniać, ale także ten klips trzymać mocniej, czyli jest taki po prostu przeskok, że ten klips wchodzi na
to nasze wycięcie, na to wzmocnienie i blokuje takie, nie? Jest taka blokadka, taki rancik, który po prostu powoduje, że ten klips trudniej będzie z tego naszego wychodził. I też piękny pasek ma kolega, który jest płaski, lekki, trzymający się, który omawialiśmy już na... Gdzieś tam, coś tam na filmie, nie? Oczywiście wielu klientów, możesz jeszcze pokazać, użytkowników, będzie na pewno narzekać i pisać, że na rzepy. Zobaczcie właśnie, do czego rzep jest dobry. Kuba wybrał rozmiar M, a tak naprawdę być może mógłby mieć już S, nie? Nie wiadomo. No, nie. Ale rzep ma to do siebie, że możesz po prostu zaciągnąć spodnie dalej, albo je jeszcze poluzować, nie? I jest turbo płaski. A jak masz guzik, to ma zapinać tylko jednego guzika, nie masz żadnej regulacji, nie? Musisz kombinować z nimi regulacjami, więc coś takiego jak właśnie patent na rzep powoduje to, że po pierwsze jest to płaskie, a po drugie możemy to regulować. Na pewno przyjdzie ktoś i powie, że koszulka mi się zaciąga, inne rzeczy. Jak jesteś gamoniem i nie potrafisz zapiąć dobrze rzepów, to dzisiaj koszulka zaciąga, no to guzika też nie ogarniesz, gościu, nie? Prosta sprawa, nie? Dobra. Jeszcze warto powiedzieć, filozofia z Rywaltechu zawsze uwaleni. A widzę, że tak, kultywujesz tradycję, tak. Jest młody adept, ale widzę, że szkoli się, jest to bardzo dobrze. Czapka, nie, tą czapkę masz tą drugą, tamta jest upieprzona, tak? Czapka upieprzona, czyli jak małe dziecko z przedszkola, nie? Nie, Łukasz, bo ty... To jest Łukasz jak, dlatego stoi za kamerą. Jak znaczy. Na troszeczkę jak działasz jak ta wojna w Rosji, nie? Jak Ruscy, nie? Nie dostarczasz nowych ludzi nie dostarczasz nowych rzeczy, amunicji na front, tylko wymieniasz postacie, nie? Łukasz, nie zmieniasz nawet magazynków tam. Tak, tylko wymieniasz postacie, Łukasz też nie bierze spodni, tylko wymienia spodnie po prostu, nie? Kolejne, nie? Mamy też parę innych fajnych rzeczy. A może Kuba, ty byś się w tym czasie przebrał w mundur? Dobra. Tam, nie tutaj, bo byśmy nie chcieli tego widzieć, a ja tutaj w tym miejscu opowiem Wam o książce, bo wiecie, że ja lubię książki, Łukasz nie bardzo, a jeśli ktoś z Was lubi czytać książki i lubi na przykład takie książki typu Andy'ego McNaba, to książki fabularne, to tutaj jest książka z polecenia. Gościu służył 20 lat w Navy Seal i pisze fabularną książkę o tym, jak gościu z Navy Seal mści się na całym świecie. Trzyma się kupy, jak lubicie takiego czegoś, no czy to nie jest Adam Mickiewicz, Navy Sealsów, nie, że tam wstąpiłem na działo i w ogóle. Nie, jest to po prostu fajna, lekka, fabularna książka, gdzie gościu opisując sytuacje militarne, opisując uzbrojenie, trzyma się kupy. No nic tak nie wkurza, jak załadował magazynek do rewolweru, nie, i to ktoś czyta i mówi, no szkurwa, nie. A tutaj niestety jest to napisane bardzo fajnie, jeśli chodzi o takie rzeczy techniczne, więc jak szukacie jakiejś fajnej takiej pozycji do poczytania sobie list, to Jack Carr, Lista Śmierci, po angielsku Terminal List, jest już dostępna, w Ameryce wszyscy się tym pałują i już niedługo będzie chyba nawet serial na Amazonie, nie? I niedługo wychodzi druga, jakaś kolejna część przygód tego naszego Jacka Carra, nie? Kolejną książką, o którejśmy mogli chwilę sobie pogadać, jest książka Rafała Kowala-Kubińskiego, który już napisał kilka pozycji, coś było o maskowaniu, o jakichś innych rzeczach. To jest chłop, który, ja się osobiście z nim spotkałem, ale to jest chłop, który pracował przy polskim Serę i stworzył książkę Survival podczas szkolenia Serę, czyli opisujące tylko ten pierwszy element z Serę, czyli survival sam, jak, co, z czym, gdzie i dlaczego. No to jest taki, można powiedzieć, podstawowy podręcznik, ale bardzo fajnie, że coś takiego powstało, bo rzeczywiście niektóre rzeczy są bardzo fajnie rozpisane i zrobione. Parę rzeczy można by, no w każdej książce, rozciągnąć gdzieś dalej. Zawsze będę na tych pułapkach mówił, że tu nie jest pułapki, to nam nie do końca, natomiast no każdy ma swój jakby tam jakiś pomysł na książkę. Natomiast ja to go absolutnie nie neguję, a polecam to dlatego, że po prostu bardzo mało jest takich pozycji, nie? Więc potraktujcie to jako ciekawy, fajny podręcznik. I jak potraficie coś wyciągnąć z każdej książki, to z tego też coś tam bez problemu wyciągniecie, bo naprawdę chłop się do tego przyłożył. Jest to bardzo fajna pozycja. Mogę to bez problemu polecić, nie? Zanim opowiemy o konkursie, który Łukasz ma wymyśleć, jak ma wyglądać konkurs do naszej nowej czapki z naszym logo, gdyż mamy kilka takich czapeczek. To jest nóweczka, czapka. O, kurczę, krzywo jest nasze logo. Nie będę tego pokazywał, nie? Z naszym logo taką czapkę będzie można za chwilę wygrać. Zjutubować albo coś, ale jak się YouTubeuje takie rzeczy, nie? To pokażę wam jeszcze szybko. Sklepik Kelikona, to dam dzisiaj w niedzielę, odpust przykościelny, sklepik Kelikona, nie? Jacie, jest Kuba, wow, dobra, ale poczekaj, bo już jestem w trakcie sprzedaży kelikonowskiej, nie? Nie, pokazujemy to dlatego, że mamy z tym kontakt, mamy to, pracujemy przy tym, więc dlaczego wam tego nie pokażę, byście sobie sami wyrobili jakąś tam opinię, nie?
To są tak zwane maty różnego rodzaju, przeznaczone właśnie do różnego rodzaju rzeczy. To jest mata EDC, którą kładziemy sobie na przykład w domu na półeczce i... Fold. Tak, kluczyk, nie, to chyba jest Skoda, nie wiem. Kładziemy sobie i często jest tak, że wychodzisz z domu i mówisz, ja pierdykam, nie wziąłem tego i tamtego, nie? A tutaj na przykład wracam do domu, przebieram się w jakieś tam luźne ciuchy i następnego dnia chciałbym wyjść znowu w teren i czy tam gdzieś na miasto i mieć te decyzje zawsze ze sobą, nie? Więc jak wracam sobie wieczorem, to kładę sobie telefon, pyk, na miejsce, gdzie jest, nie mam portfela, tu jest portfel, nie? Mam nóż, nie? Tutaj akurat nie mam klucza, mam magazynek, nie? Co tam jeszcze mógłbym zrobić? No tu latarki akurat teraz przy sobie nie mam, bo gdzieś ją rzuciłem, ale rozumiecie, o co chodzi, nie? Wyciągasz te wszystkie, o, tu kluczyki od samochodu, proszę bardzo. Tylko najpierw łyżka będzie, łyżka też może być EDC. Bo jak chcesz łyżkę EDC? No łyżkę też położ. Cokolwiek, nie? Jak ktoś nosi sobą zawsze łyżkę, to sobie może położyć łyżkę, nie? Oj, jaka brudna, nie pokazuj tego, nie? Przykładowo to są te rzeczy, które nosi sobie w kieszeni. Ale chwilę, stop. Filozofia nasza, nie jedliśmy nożem. Łukasz trochę chyba. Brudna, bo ja nie wziąłem. Nie wziąłem EDC ani nic. Pożyczony miot, nie? Ale tu, słuchajcie, był ostatni filmik, gdzie zastanawialiśmy się, czy nie walnęliśmy głupoty a propos jedzenia nożem i co? I w komentarzach ludzie pisali, że kurde, zawsze jedliśmy nożem, nie? Idźcie się leczyć, ludzie, kurczę, no. Myślałem, że tylko myjemy, nie? Mata EDC jest do tego, żeby sobie te przedmioty po prostu gdzieś spokojnie położyć, bo nie były gdzieś tam rozwalone i żebyś za każdym razem widział, aha, dobra, kurczę, to i to i to jest, nie? W ten sposób następnego dnia wstając bierzesz sobie telefon, nawet jest taka infografika, która pokazuje, że musisz go podładować, żeby o tym pamiętać, nie? Bierzesz klucze, bierzesz nóż, bierzesz inne rzeczy, nie? Jakby można powiedzieć, standardy i procedury powodują, że pewnego dnia idąc gdzieś tam, nie zapomnisz jakiejś rzeczy, bo w momencie, kiedy się bawimy w coś, to super, a w momencie, kiedy jesteśmy dorosłymi ludźmi, którzy myślą na przykład, nie wiem, o samoobronie, jakichś innych rzeczach, to nie może zapomnieć magazynka, to nie może zapomnieć apteczki, stazy, kluczy. Jak jesteś dorosłym ojcem albo kimś tam, nie możesz nagle, jesteśmy tutaj, zapomniałem czegoś tam. Dziecko w przedszkolu. To się pewnie komuś zdarzyło, nie? Dziecko w przedszkolu. No, ja wiem, że ludzie nie zapominają raczej kluczyków od samochodu, nie? Ale latarka jest mega przydatnym elementem, nie? I zdarzają się takie akcje, że ktoś po prostu gdzieś odłoży, rzuci i tego nie będzie miał. Więc to jest mata EDC, którą właśnie można wykorzystać do takich niecnych celów. Mamy też matę do czyszczenia pistoletu. Mata do czyszczenia pistoletu jest malutką matą, która służy do tego, żebyśmy sobie to spokojnie mogli... Uwaga, uwaga, coś tutaj... O, patrz, Łukasz. To jest instalacja artystyczna. Specjalnie takie. Tu może stawić coś innego. Tu może stawić coś innego, nie? Mata EDC... No, glory hole. Mata EDC służy do tego, że możecie sobie na niej po prostu czyścić pistolet w domu, nie? Oczywiście jest też świetną podkładką pod myszkę. Na przykład, nie? Albo gdzieś tam jak coś robisz też, oczywiście z neopren, jak go potniesz nożykiem albo coś innego, to się tam coś spitoli. Więc na takiej macie spokojnie możecie czyścić sobie w domu broni się posiadacie. Możecie kupić ją też dla fanu. Żeby stara nie krzyczała, że tak, jest, tak. No jak ktoś rzeczywiście czyści, to jest wszystko rozpitolone. Rysasz ten machaniowy w tył znowu. Więc trzeba rozkładać te różnego rodzaju, czy tam na przykład kordurową podkładkę, czy coś, to się wszystko, wiecie, tam jest syf po prostu, nie? Im więcej tych pistoletów i karabinów, tym się okazuje, że potrzebujesz garażu większego, nie? I jest tu instrukcja, jak ty powinieneś to zrobić dokładnie, żeby czegoś nie zapomnieć, nie? To zrób tam, dlatego że znowu najgorszą rzeczą, która powoduje wszystkiego rodzaju wypadki, to jest po prostu rutyna, nie? Rutyna, nie zrobisz. Nie, to nie jest pewnie tak, że ktoś ma broń 10 lat i aha, dobra, poczekaj. O kurczę, Łukasz, ten twój stół. Aha, dobra, co masz zrobić? To jest po prostu dla fanu, nie? Okej, okay, i na koniec mamy jeszcze matę największą, która służy do czyszczenia karabinu, która jest tu. Możesz mi coś pomóc, czy będziesz tak stał? Co mam ci pomóc? Tutaj zrób porządek. O, przepraszam, tak specjalnie powiedziałem, tylko nie gniewaj się. O, i to jest mata do czyszczenia karabinu. Ale też zajebista mata, żeby sobie gdzieś tam położyć, nie? I taka fajna, nie? Dywanik przy wyjściu. Opracowany. Tak, tak. A na przykład zajebiste, nie? Dywanik pod prysznica, nie? Opracowana we współpracy z polskim przedstawicielem Daniel Defense, a tutaj ta mata jest z HS Produkt, czyli dokładnie z XDS-em, nie? I tu też jest instrukcja obsługi, ładnie, no bo co na takiej macie umieścić, nie? Dwa koniki, samolocik, śmigłowiec, nie? Po prostu, taka rzecz, to jest mata, nie? Traktory bojowe co?
Tak, teraz to jest taka koszula, to byłaby zajebista, nie? A teraz wyjdziemy sobie chyba na zewnątrz, bo poglądamy sobie i zrobimy unboxing. Ile mamy minut? Czy możemy jeszcze kręcić? No mamy już 19 minut tak w czasie. To bardzo dobrze. Stop nie pod słońce. Nie pod słońce, czyli tak zrobisz, nie? Dobra, stój, nie ruszaj się, on tylko cię obchodzi, proszę cię, nie? To jest mundur, on się nazywa Legun? Nie, on się nazywa Dombasiak. Dombasiak czy tak. Dombas? No mówimy na niego ładnie Dombasiak. Chyba nawet nie będzie. Miej dobrze. Odwagę być innym. Tak. Zdjęcie irytującego, nie? To pytanie dlatego, że trzeba mieć odwagę być innym irytującym, nie? Nie, myślę, że dobre hasło, bo to chodzi o to, żeby nie iść za takim trendem, tylko wiecie, multicam, WZ, inne rzeczy, znaczy no, jak ktoś służy w, no to gdzieś to tam, to musi służyć i ma to macza, robić tym, co się ma. Nie? Natomiast jak macie możliwość sobie wybierania munduru, no to na rynku zaczęła się pojawiać kolejna, że tak powiem, rzecz, nie? Oprócz takich mundurów jak tam Woodland, Tygrysy, Pękoty, o flektarnach nie mówimy, nie? I takie inne rzeczy, to pojawia się komplet munduru wykonany w autorskim kamuflażu irytującego o nazwie Legun i nie jest to ten Legun z drzewa, o którym było kiedyś śmiesznie, tylko jest to Legun, bo tak nazywano chyba legionistów kiedyś, tak? Tak, tak popularna nazwa legionisty, tak? Tak, trochę aż pobożliwie wtedy. Tak, i tutaj nawet ciekawostka jest taka, że w kamuflażu, podobnie na wzór amerykańskiej piechoty morskiej, ukryta jest eska strzelecka. Musimy się zapytać dokładnie, czy ona miała być w poprzek, czy nie, ale jest, nie? No, co tu my możemy powiedzieć o kamuflażu? Słuchajcie, my nie jesteśmy specjalistami od kamuflażu. Dla nas coś działa albo nie działa, nie? Możemy odpowiedzieć po czasie użytkowania, dopiero dostaliśmy nowy wzór, on wygląda dokładnie tak samo, tak? Tak. To nie będę go rozpakowywał, bo ładnie. A w sumie to chuj. No pokaż. Nie, nie powinieneś tak robić, ale... Czy powinien... Unboxing. No, unboxing. No to otwieram. Jest worek. Co z CSR-em? Dlaczego jest worek? Dlaczego nie ma informacji, jak założę na głowę, to się ten... To się uduszę, nie? Nie ma informacji, w związku z tym mogę zrobić coś takiego sobie, nie? No i super, no. I co trzeba zrobić? Na rodziny. Nie, ktoś was za to dojedzie, że nie ma informacji na worku, nie? Konkurencja. Jest taka przyszywka Legun. No, chłopaki zaczynają tworzyć markę jakąś, nie? Jest bardzo fajna naszywka w imię Boga za naszą i waszą wolność, nie? No tak urwaliśmy na nazwie, no bo musimy się z tą naszywką cofnąć z nazwą, bo te mundury pojechały walczyć stricte na Ukrainę i one są po prostu widoczne, kto widział, ten widział. Są, nawet na Polsacie był fragment, gdzie gościu z Enlawem biegnie wystrzelonym, biegnie po zniszczeniu czołgu w naszych spodniach, więc on realnie pojechał już walczyć, zanim jeszcze weszedł do produkcji, więc stąd ta nazwa, stąd ta naszywka. Taka symbolika. No, pamiętam w 95 roku w Teleekspresie też pokazano kawałek mojego tyłka, nie? No to co to, po na Polsacie kiedyś coś tam, co to ma tam no znaczenie? Ale wiesz, przy małej manufakturze aktualnie to nie, no, to im więcej użytkowników będzie nosić, tym bardziej się będzie to pojawiało. Na pewno sukcesem jest to, że mundur pojawił się na... Nie wiem, czy ktoś ogląda to, jakieś ruskie trolle, to wyciągną i powiedzą, będą wiedzieli. Nie wiem, czy powinniśmy to mówić. Nie, czy wy się tym chwalicie? Tak. Aha, czy się wy się tym chwalicie, że sprzedaliście mundury na Ukrainę i wykorzystaliście? Nie, sprzedaliśmy, wysłaliśmy. Wysłaliście, daliście? Wysłaliśmy, tak. O, to jest zajebiście. To jest zajebiście, że daliście mundury chłopakom na Ukrainie i oni w nich gdzieś walczą, nie? Więc jest metka, jest rozmiar. Nie mogę wam jeszcze nic powiedzieć o rozmiarze, bo muszę to na spokojnie przymierzyć. Nie mogę powiedzieć nic. Co to jest tutaj za jakaś rzecz? A tu w środku też masz takie rzeczy? To znaczy? No bo masz dwubiegunowy. Dwubiegunowy? Dwubiegunowy to ty jesteś, no. Dwubiegowy, a tak naprawdę tak. Dwukierunkowy. W skrócie dwukierunkowy, do góry już i na dół. Połączyłeś się? Już? Pokaż. A no. Dobrze. Co to jest to? To jest kieszeń. A, no dobra, okej. Okay. Dobra, ale dlaczego tak nisko? Też masz taką kieszeń? Nie widziałem jej wczoraj. Być może doszyliście ją wczoraj w nocy. Też mam. No. Aha, jest taka kieszeń tutaj. Dobra. Z dwubiegunowym, nie? Materiał to jest ten... bardzo dobry Defender, chyba on się chyba tak nazywa.
Nie jestem pewien. Jeszcze inaczej. Ale czy to jakoś inaczej. Nie, to nie jest, ale to jest mundur, znaczy materiał ten sam, co na mundurze polskim, tak? Raczej na tak, wuzecie. Tak. Na wuzecie, nie? Jak, słuchajcie, no za krótko, żeby powiedzieć o funkcjonalności. To nie jest film o tym, żeby pogadać o funkcjonalności. To jest film o tym, żeby pogadać, przedstawić, że jest coś nowego. I najlepszą rzeczą na świecie jest zdrowa konkurencja. Nie? To jest najlepsza rzecz na świecie, nie? I tutaj propsy dla tego, dla Was i dla Kuby, dla irytującego jego kanału, że po prostu chcieć to móc, nie? Chcesz stworzyć nowy kamuflaż? Proszę bardzo, nie? I nie ma problemu, żeby, no, to nie jest takie, że nie ma problemu. To nie jest tak, że siedzisz i... Już. Kamuflaż. O, to dzisiaj... Albo felgi będę prostował, nie? To jest zajebiste. A jak to się robi? Nie wiem, ale zaraz coś wymyślę. To tak nie działa, nie? Trzeba mieć mniej więcej poukładane, żeby, wiecie, kolory, inne rzeczy, ale chyba Kuba pracował też przy mapie, tak? Tak, Kuba był odpowiedzialny za odpowiedzialny. Pracował po prostu przy mapie i to są dwa praktycznie te kamuflaże w ostatnim długim czasie, które powstały w Polsce. Mapa i drugi jest Legon. Długo nic nie powstawało innego, a przynajmniej oddolnie. Może nie wiemy. Oddolnie. Tak, oddolnie. No. Bo no, pewnie jakieś testy cały czas tam prowadzi, jak się nazywa te... To, co prowadzi testy nad kamuflażami, patrz, wyleciał mi z głowy. Testy kamuflaży. Nie, no w sensie ten wydział odpowiedzialny za... W Polsce? No. Chudnia z patatajnią? Nie wiem, ale jakoś chyba tak. Nie? Jakiś instytut, jakiś tam. Instytut czegoś tam, no po prostu... Chcę być dobrym kolegą dla każdego i nie będę się przypieprzał do roboty polskiego, tak. Czy tam szycia, tak, no bo... To jest do dopracowania jeszcze. Jest jeszcze nad czym pracować na pewno. No, oglądajmy kamuflaż i oglądajmy ogólnie, bo wiecie, no nie wygląda źle Kuba. Zresztą Kuba nie wygląda źle we wszystkim, bo nie ma brzucha, nie? O, pokażę się z tyłu. Ale nie ma brzucha, to i... Tak, to wiadomo, jak kto nie ma brzucha, także ten, nie? Więc na pewno mógłbyś się do czego przypieprzyć, jeśli chodzi o, wiecie, konstrukcję, naszywanie jakichś tam rzeczy, ale to też nie o to chodzi, nie? To chodzi o to, że po prostu jest coś nowego, coś fajnego. Pewnie za jakimś czasie następnej partii to będziesz dopracowane, nie? Też nawet jak rozmawiałem z irytującym przez telefon przez chwilę, bo miałem taką przyjemność, a nie dzwoniłem do niego, to jest bardzo dobre. I on też do mnie nie dzwonił, nie wiadomo, nie pytajcie, nie? To też tłumaczył się na przykład, że normalne, tłumaczył się, no. Nie ma zamków, nie ma dodatków, nie ma rzepów, jak jesteś małą firmką, to po prostu to wszystko jest wymiecione, bo wszyscy szyją na Ukrainie różne rzeczy, więc na przykład jest czarny zamek i rzepy takie, które powinny być może troszeczkę inne, nie? Więc nie patrzcie na ten, w ten sposób, patrzmy na to, jak to wygląda. Teraz Kuba pobiegnie do lasu, pokaże, jak tam się fajnie kamuje, stań gdzieś tam, nie? O nie, nie, o teraz te kropki działają, nie? Tylko, że tutaj nie będzie tego widać, ale jak wcześniej mówiłem, że kropki... A stań przy drzewie. Ale wcześniej myślałem, że te kropki, te żółte, nie będą, będą strasznie świeciły, nie? A plecami? No, to jest, wiecie, to jest tylko filmik, to jest dupa maryny. Jeśli czerpiecie wiedzę o życiu z filmiku dupa maryny i o kamuflażach, jak to działa, to... To dokładnie, to jest, my was żali, to nie jest kiedy. To jest film do tego momencie, kiedy wypiliście 4 piwa i o, zobaczcie, co jest na Allegro, a lub na internecie, nie? I wtedy ten filmik jest dobry. To nie jest filmik, żeby czerpać z tego informacje, nie? Oczywiście żartuję, na pewno przemyciliśmy dużo fajnych, ciekawych rzeczy, nie? Jak będzie... O, ty, a mój ma taką naszywkę! Tak, tak. Dlaczego? Mój jest jeszcze przedwysyłkowy, taki testowy, który odebrałem dużo wcześniej. Naszywka? Ale po co mi taka naszywka, jak ja mam mieć kamuflaż, to jest... No może zawsze ją odpróć. No... Mogę też zrobić sobie combat shirta, nie? Z drugiej strony tak mówisz, to nie? No ale no, niestety sprzedajemy go w Polsce. Wiem, tylko mówię o kamuflażu, nie? Wiem. Sprzedajemy go w Polsce, no i jednak, no, marka, no nie? Ale może być zielony haft na czarny? No właśnie, nie? Spoliczkujesz się sam? No. Po prostu, no, szkoda, żeby to, wiesz, muszę coś kupić i to odpróć, nie? Więc jest to fajna sprawa, dlatego że jest coś fajnego, na pewno jeszcze to brakuje oporządzenia, innych rzeczy. Znaczy jak ktoś lubi rzeczy mundurowe, to pewnie i tak w domu ma Woodlanda, Pencota, Kamograma. Mówię Multicama i pewnie sobie kupić coś takiego, nie? No i ważne, co możemy powiedzieć, to jest faktyczne 100% made in Poland. Od wybarwienia, od nawet atramentu, czy jak to się mówi, pigmentu, do barwienia poprzez produkcję. Materiał, żaden Chińczyk, 100% polskie, tak jak kiedyś chłopaki robili, 100% made in Poland, fuck yeah, wcześniej było na metce, tak też byśmy mogli... Wiem, tylko że my rzepę przyszywaliśmy prosto, nie?
Więc jest taka delikatna różnica. No bo tak, ach, tak, widzę oczywiście. Znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie możemy powiedzieć w żadnym filmie, że to jest najlepsza rzecz, bo ktoś kupi i zobaczy, że musisz. To nie jest to. To pokazujemy, że to jest. Na ławę. Że to jest dobra droga w tym kierunku trzeba iść. Jak oni to poprawią, te rzeczy, kolory zamków i troszeczkę w niektórych miejscach lepszego szycia, to będzie coś fajnego, nie? Na razie to jest początek, to działa, chłopaki na Ukrainie używają. Nic im się nie rozpadło, nic nie pisali, żeby coś jest nie okej, więc jest w porządku, nie? W porządku. Bardzo dobrze to zrobione w Polsce. Tak, tak, dokładnie, nie? Łukasz pokazuje jakieś znaki, nie? Znasz język migowy? Znam, to powiedz coś do mnie. Okej, no i mamy czapkę na koniec. Jaki sposób znacie, żeby zrobić konkurs na czapkę? A może zróbmy tak, że teraz tylko zapowiemy, że będzie konkurs i internauci zaproponują w komentarzach, jaki jest najfajniejszy losowania. Co trzeba zrobić, żeby dostać czapkę? Jedną, nie? Jak, co trzeba zrobić? Ktoś zaśpiewa, czy pokaże zdjęcie, nie? Mamy odpowiedź. Jaką mamy już odpowiedź? Ktoś musi zaśpiewać. Ktoś musi nie będziemy tego Chciałbyś uczestniczyć w konkursie, gdzie ktoś po prostu tam, wiesz, o, Magda, nagraj mnie, bo ja bym chciał zaśpiewać. Podtrzymaj mnie. Jaka taśma? Profesjonalna? No nie, to nie zadziała, nie? Poza tym ci, co to oglądają, to nie są goście, którzy... Uwaga, dobra. Nie, to tak raczej nie będzie działało, nie? Ja nie mam kompletnie pomysłu. Mógłbym tą czapkę rozdać po prostu tak bądź, ale... No też bez sensu. Pierwszej osobie, która się zgłosi, bo później nie. Inaczej, wiem, losowanie w komentarzach. Tak. Czyli ludzie piszą komentarze i ci, co będą pisali, to my po prostu spiszemy ich wszystkich, nie? Każdy ma tam jeden komentarz, policzymy ich jest, spiszemy sobie na kartki, wrzucimy i wylosujemy z tych, co robią komentarze do filmiku. Będziesz musiał napisać po prostu, a no oczywiście, będziesz musiał napisać komentarz. Nie podoba mi się, ale chcę czapkę, nie? To też jest komentarz, nie? No i wtedy wpadasz do puli losującej. I my w następnym filmiku wypowiemy, wiadomo, że to nie będzie jutro i za tydzień, więc będziesz musiał czekać na czapkę bardzo długo, nie? Bo najpierw Łukasz będzie tydzień, powiedzcie teraz w komentarzach do tego filmiku, powiedzcie, że Łukasz nie skręcił jeszcze filmiku z Ukrainy, bo to było już 2 miesiące temu, nie wiem kiedy, no. Chyba jeszcze wojny nie było, a my już tam byliśmy, nie? Jakoś tak, nie? Nie wiem, w każdym razie weźcie do roboty, proszę Cię, nie? Więc umawiamy się tak, w komentarzach ktoś pisze komentarz, nie wolno napisać 10 razy, bo my to potrafimy czytać, dowiemy się. Jedna próba tylko jest. Jedna próba, nie? Więcej nie bierze udziału w losowaniu. Więcej nie bierze udziału w losowaniu. Możesz komentować wiele razy, ale tylko raz jeden komentarz bierze udział, jedno nazwisko bierze udział w losowaniu. Ile? 2 tygodnie będzie od premiery? Jak nie kusi powiedzieć, że jak ktoś zrobi piosenkę, to będzie miał 2 głosy. Ale jak tą piosenkę dostarczy? Nie wiem, wyślę. Wstawi jako prywatny film na YouTubie i wyślę linka, no. Nie powinnoś tak robić, ale... Nie będzie chciał kręcić z czapka, Boże. Czy fakt, że nie da się kupić takiej czapki? Tak. Ta czapka jest, nie da się zrobić czapkę sobie? No nie, i można powiedzieć, że u mnie jeszcze będzie. A, u Ciebie też będzie drugi konkurs na Instagramie. Bo który pewnie będzie wcześniej, przed publikacją, ale... Tak, dobra. To wszystko, czyli umawiamy się, że jeśli chcecie do czapkę dostać, to piszcie komentarz, my będziemy mieli tam 30 komentujących, czy tam nie wiem, nawet 20, spiszemy sobie, kto to jest, napiszemy sobie losy i na następnym filmie po prostu na filmie wyciągniemy i ta osoba skontaktuje się z nami i dostanie taką czapkę. Jeśli podoba Wam się w ogóle coś takiego jak takie konkursy, to możemy z takich rzeczy zbierać jeszcze więcej, bo mamy różne rzeczy, nie? Mamy, tylko my nam się nigdy nie chce, Łukasz by chciał piosenki, później trzeba to ogarniać, nie? Dobra, pozdrawiamy serdecznie, cześć i czołem, pytać jak się wziąłem. Cześć.